Wydaje mi się, że na chwilę obecną trudno spotkać osobę, która posiada firmę LTD i pracuje dla agencji, a nie słyszała o IR35. Jest to na chwilę obecną bardzo gorący temat, który oczywiście wiąże się tutaj dla posiadaczy firm LTD z dodatkowymi obciążeniami skarbowymi. Mówimy tak naprawdę tutaj o gigantycznej zmianie podatku, które dane osoby będą musiały zapłacić, nie pracując już jako firma LTD, ale jako osoba fizyczna bądź zatrudniona przez firmę Umbrella. Dzisiejsze nagranie przybliży tematykę IR35 oraz skoncentruje się na różnych opcjach, jakie pozostają firmom LTD. Od 6 kwietnia, jeżeli oczywiście nic się nie zmieni, IR35 stanie się faktem. Co to oznacza? Iż większość posiadaczy firm LTD, jednoosobowych firm LTD, jako przykład oczywiście dam tutaj kierowców ciężarówek, będzie musiała przestać działać jako firma LTD. Agencje nie będą mogły już dalej zatrudniać tych kierowców jako firmy LTD, będą musieli być oni normalnie opodatkowani jak każda osoba fizyczna. Co się z tym wiąże? No, jak każdy oczywiście zdaje sobie sprawę, wiążą się z tym znacznie wyższe obciążenia podatkowe. Mówimy tutaj o podatku income tax, ale także o national insurance. Mówimy także tutaj o stawkach, które na chwilę obecną po rozmowach tutaj z różnymi firmami LTD, posiadaczami tych firm LTD są znacznie niższe niż te obowiązujące na firmach LTD. Na chwilę obecną panuje bardzo duża nerwowość w rynku agencyjnym. Nie mówimy tutaj tak naprawdę tylko o kierowcach, mówimy także tutaj o wszystkich firmach LTD, którzy pracowali dla agencji. Na chwilę obecną to agencja będzie po konsultacji z klientem docelowym decydować, czy dana firma LTD będzie podlegała pod IR35, czy będzie tutaj opodatkowana jak normalna osoba fizyczna, czyli będzie traktowana jak normalny pracownik. Oczywiście mamy jeszcze furlough, a więc dodatkowe granty rządowe, które są tutaj częściowo jakąś pomocą dla tych też firm. Musimy zdawać sobie sprawę, że w momencie, kiedy nie zaczynamy pracy na kontrakcie z dniem 6 kwietnia, możemy przejść na furlough i korzystać z dotacji rządowej pracowniczej, a więc 80% naszej pensji. Oczywiście większość ludzi będzie tutaj rozważała różne opcje, opcje przebranżowienia się, szukania innej pracy, bądź będą musieli przyjąć do wiadomości, że takie są realia, koszty muszą być płacone, muszę zarobić tak naprawdę na przeżycie w Anglii. Nikt do końca tak naprawdę nie wie, jak sytuacja będzie się przedstawiała na rynku z końcem kwietnia, z początkiem maja. Na chwilę obecną na pewno, z tego co słyszę, jest część firm LTD, jest grupa ludzi, która oczywiście chce przysłowiowo strajkować, która chce pójść na furlough, która chce wymusić wyższe stawki dla siebie, gdyż obecne nie są dla nich odpowiednie. Byli oni tutaj oczywiście przyzwyczajeni do wyższych dochodów, teraz mając do czynienia z nową rzeczywistością, są oczywiście zszokowani i trudno im to zaakceptować. Oczywiście będąc firmą LTD nie musimy przechodzić pod IR35 jako normalny pracownik. Mamy tutaj oczywiście parę opcji. Musimy zwrócić uwagę, że IR35 uderzy tylko w duże i średnie przedsiębiorstwa. A więc jeżeli pracujemy dla firmy, która jest zaklasyfikowana jako małe przedsiębiorstwo, obrót ma do 10,2 miliona, zatrudnia do 50 pracowników i w aktywach ma 5 milionów funtów, tutaj ten właśnie pracodawca nie będzie objęty IR35, czyli on nie będzie nam nakazywał, czy my mamy pracować jako pracownik, czy jako firma LTD. Wydaje mi się tak naprawdę, że jest warte poszukanie właśnie takich pracodawców lub jeżeli mamy kontakty, zacząć współpracę właśnie z takim przedsiębiorcą. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie będzie to ogólnodostępne, ale jest to jedna oczywiście z opcji.
Drugą z opcji jest oczywiście próba obejścia IR35. Posiadając tak naprawdę narzędzie, które generuje nam dochód, a więc dla przykładu podam kierowcę, jeżeli kupimy załóżmy vana albo ciągnik siodłowy, którym to świadczymy usługę, którym rozwozimy dane towary, pracując nawet dla dużej sieciówki, czyli załóżmy dla Stobarda czy dla Azdy, możemy dalej kontynuować pracę jako firma LTD. Wszystko tutaj kręci się oczywiście wokół posiadania środka trwałego, a więc posiadania narzędzia, które będzie generowało nam dochód. Jeżeli będziemy pracować jako pracownik agencyjny do tej pory, czyli przyjeżdżamy i wsiadamy tak naprawdę do samochodu i wszystko jest nam podane na tacy, niestety, ale większość ludzi będzie musiała zapomnieć o firmach LTD. Jest oczywiście parę opcji obejścia, należy je wziąć pod uwagę. Więcej oczywiście tutaj perturbacji jeszcze przed nami. Mam nadzieję, że wszystko się tutaj rozwiąże polubownie z końcem kwietnia. Możemy przygotować się tutaj na zwroty akcji. Co się wydarzy? Będziemy tak naprawdę tutaj śledzić ten temat i oczywiście będziemy Was informować oraz w miarę możliwości będziemy starać się także Wam proponować różne opcje, które będą dla Was przydatne. Jeżeli uważasz, że nie do końca zaznajomiłeś się z tym tematem albo tematyka, którą tutaj wspomniałem, nie jest zrozumiała dla Ciebie, zachęcam do skorzystania z profesjonalnych usług biur księgowych. Jeżeli masz jakieś pytanie, zadzwoń do nas, gwarantujemy darmową konsultację. Jeżeli wspomniana przeze mnie tematyka IR35 jest dla Ciebie przydatna, zrozumiała, polajkuj, polub, udostępnij, prześlij do znajomego.